W Szpitalu Wojewódzkim imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wciąż trwa remont. Udało się już wymienić na nowe wszystkie okna oraz ocieplić ściany budynku głównego. Obecnie modernizowane są oddziały położniczy i noworodkowy. W roku ubiegłym ruszyliśmy z nową inwestycją. Tutaj przygotowujemy pomieszczenia tak naprawdę pod oddział płucny, czyli przeniesienie oddziału płucnego z siedziby przy Skłodowskiej. Ten ruch wymusił jakoby na nas również zagęszczenie i przystosowanie pomieszczeń dla obecnie funkcjonującego oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków. Ale przy okazji podwyższamy, i to ogromnie podwyższamy, standard pomieszczeń. Inwestycja szacowana jest na kwotę ponad 5 milionów złotych. W ramach tej inwestycji planujemy zwiększenie sal, jednoosobowych sal z łazienką. Dotyczy to oddziału położniczego, ale również i generalny remont prowadzony jest dla oddziału noworodkowego. No i przystosowujemy również pomieszczenia na drugim piętrze pod przyszły oddział płucny, to znaczy przeniesiony ze Skłodowskiej. Planowany okres zakończenia inwestycji jest połowa 2013 roku. Szacuję, że przeniesienie odbędzie się gdzieś tak w okolicach września 2013 roku. Nowy rok przyniósł duże zmiany dla szpitala nie tylko pod względem remontu. W życie wszedł także system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czyli EWUŚ. Staramy się, ażeby pacjenci jak najmniej czekali w kolejkach. Wdrażany rozporządzeniem ministra zdrowia system EWUŚ nałożył pewne i obowiązki sprawdzania na bieżąco. Sprawdzania, czy jest osoba ubezpieczona, czy też nie. Niemal codziennie pacjenci leżący na oddziałach muszą być sprawdzani i są sprawdzani, czy są ubezpieczeni, czy posiadają ubezpieczenie. Jakoś uporaliśmy się z tym tematem w Łomży. Problem się jeszcze rodzi w niektórych poradniach. Tam, gdzie rzeczywiście ograniczony jest sprzęt, dostęp do sprzętu komputerowego czy do sieci, bo to jest najważniejsza rzecz. Także w tym roku wprowadzone zostaną identyfikacyjne opaski na rękę. Na opaskach zostaną zakodowane dane pacjenta, czyli imię, nazwisko, PESEL oraz oddział, na którym przebywa chory. Opaski zapewnią pacjentom bezpieczeństwo, a personel medyczny uchronią przed pomyłkami.